Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. Dzisiaj kolejna część moich przemyśleń na temat rynku. Dzisiaj wracamy z Ameryki po spotkaniu z robotami i Fedem na rynek polski. Selekcja spółek ze względu na cenę. Zachowanie poszczególnych akcji. To jest coś, na co każdy z nas podświadomie zwraca uwagę, natomiast mało kto to definiuje. Celem dzisiejszego spotkania jest próba usystematyzowania sobie wiedzy, która będzie potrzebna do wylistowania sobie spółek, na których się koncentrujemy. Przecież tak naprawdę każdy wie, że jedne akcje robią coś na wykresie, a inne robią coś zupełnie innego. Ogólnie inwestor może być na początku zagubiony w tym całym miszmaszu. Każdy próbuje wybrnąć z tego chaosu, bo zajmujemy pozycję na danych akcjach według danej strategii i z reguły na tych akcjach ta strategia przynosi nam lepsze lub gorsze wyniki, ale jesteśmy zarobieni. Natomiast mamy takie akcje, na których zrobimy transakcje i mimo że gramy na podstawie tej samej techniki, która przynosiła zyski na akcjach innych, to za każdym razem, kiedy w daną spółkę wchodzimy, to mamy na niej stratę. I to wynika z tego, że akcje danej spółki z reguły nie zmieniają swoich przyzwyczajeń. Ich charakterystyka jest podobna w cyklach hossy i bessy. Są akcje, które rosną zawsze ostro i ostro spadają, a są takie, które robią to bardzo powoli i to jest taki ich styl. Tak samo jest w spadkach. Są spółki, które spadają bardzo mocno, długimi świecami, a są takie, które opadają w sposób bardzo powolny i co chwilę są bardzo mocno bronione. Przecież inna będzie charakterystyka Scotanu i Kent, inna będzie charakterystyka elektrobudowy i na przykład Ganta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdarza się, że spółka zmieni swoje zachowanie ze względów fundamentalnych. Takim idealnym przykładem jest KGHM. Pamiętamy, że on zawsze bardzo ostro chodził w długich trendach i tak naprawdę był liderem wśród spółek z indeksu WIG20. Oczywiście taką bezpośrednią przyczyną było obcięcie dywidendy, prawda? Pewne zjawisko fundamentalne zmieniło jego zachowanie. Podobnie TPSA, spółka doskonale defensywna, stojąca w miejscu przez kilka lat, po informacji bardzo mocno spadła i potem mocno odbiła. Przecież TPSA przez 6 lat stała w miejscu. I TPSA straciła po prostu swoją pozycję spółki stabilnej i pewnej. Niemniej główne formacje powinny się powtarzać nawet w tym przypadku. Przykładowo, wzrost Ganta o 6%. Czy kogoś dziwi? No nie bardzo, prawda? Wręcz jak jest na zero, to się każdy zastanawia dlaczego. Nie wiem oczywiście, czy będzie jeszcze notowany na giełdzie w czasie, kiedy nagrywam ten webinar. W przypadku Resbudu spadek o 20%, zero zdziwienia. Inwestor, który otwiera pozycję na Resbudzie, no godzi się na to, że być może jutro będzie 10-15% na minusie. Gra na zupełnie inną taktykę. Ale w przypadku Aliora, kiedy doszło do spadku dwucyfrowego, było o tym głośno. Pisało o tym media. Coś się wydarzyło. Wzrost PZU o 6%, to będzie wydarzenie dość szeroko komentowane. Czyli każde akcje mają swoje zachowanie. Tutaj jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o selekcję. Obserwacja swingów na tych akcjach. Akcje, które mają zmiany kilkunastu procent tygodniowo, miesięcznie, oczywiście dają perspektywę zarobienia pieniędzy, ale także wymagają zwiększonego ryzyka. Z drugiej strony czujemy się bardzo bezpiecznie na akcjach PZU, ale też nie oczekujemy, że na jutrzejszej sesji to będzie zmiana plus 8. Raczej będziemy musieli przyzwyczaić się do plus 1. Więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, kiedy wybieramy akcję do zagrania, bo może się okazać, że mając doskonały nawet setup na akcjach PZU, nie otwieramy na nim pozycji, dlatego że nie spełnia kryterium zmienności swingowej. I mając do wyboru setup, który pojawia się na wykresie wspomnianego już chociażby Scotanu, wybierzemy go chętniej,
nawet godząc się na ryzyko, ale wiemy, że jeżeli wyjdzie, to mamy szansę na szybkie 10-20%, co w przypadku PZU już będzie wydarzeniem dość szeroko komentowanym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest nowość, mianowicie selekcja spółek ze względu na cenę. I teraz rzecz jest następująca. Wyniki badań. Jeżeli na giełdzie są notowane akcje po 150 i inne z tej samej gałęzi przemysłu po 28, to lepiej zawsze kupić akcje tańsze. Nisko notowane akcje poruszają się szybciej niż wysoko notowane. I kiedy ja jeździłem po Polsce z prezentacjami, spotykałem inwestorów, to faktycznie inwestor polski podświadomie nie lubił drogich akcji. Kiedyś mnie to dziwiło, ja nawet pytałem, dlaczego nie chcecie drogich akcji, dlaczego kupujecie tanio? Odpowiadali, że mają ich więcej i szybciej mogą na nich, ta złotówka, którą zarobią na tych akcjach tańszych, dużo więcej da im satysfakcji, szczęścia, a jednocześnie przez to, że mają tych akcji więcej na rachunku, lepiej się czują. No bo lepiej mieć 5000 akcji HW na rachunku, aniżeli powiedzmy ileś tam akcji PZU, prawda? Kiedy to będzie 50, 100 czy 200 akcji, zdecydowanie lepiej wygląda 10 tysięcy akcji HW na rachunku. Tak działa podświadomość i faktycznie to jest potwierdzone wynikami. I kiedy mieliśmy na przykład akcje, jedne, które były notowane po 12 i drugie po 112, obie to były spółki kolejowe o tej samej sytuacji fundamentalnej, to te pierwsze wzrosły o 100%, a te drugie tylko 25%. Czyli taki pierwszy wniosek, który się pojawia, że nisko notowane akcje rosną szybciej. Oczywiście też spadają szybciej i to wiemy, niż te wysoko notowane. Czyli jeżeli masz w portfelu akcje notowane nisko, masz szansę na lepszy wynik, ale nie możesz o nich zapomnieć. Tu jest potrzebny stały monitoring, bo one się też bardzo mocno mogą przecenić. Jeżeli jesteś spokojnym inwestorem, no to kupujesz akcje notowane wysoko. Jeśli jesteś inwestorem, który chce handlować aktywnie, to lepiej koncentrować się na akcjach tanich. I teraz, drodzy Państwo, przeprowadzono takie badania w Ameryce i to było dla mnie bardzo fajne, bo znowu coś tam podświadomie oczywiście ja czułem i inwestorzy tak samo podchodzą do tego. Natomiast badania wskazują, że najlepszy przedział do handlu to jest 10-40 dolarów, i w Polsce faktycznie to 10-40 zł. Ja sobie to dość dokładnie przemyślałem i faktycznie ten przedział 10-40 no wydaje się taki rozsądny, bo akcje powyżej 40 zł zachowują się już zdecydowanie wolniej. Te, które przekroczyły 100 zł, nagle stają się akcjami stabilnymi i te zmiany tam, to faktycznie wydarzeniem jest zmiana 2-3%. Znowu te akcje poniżej 10 zł są bardzo niebezpieczne i kiedy spółka zbija poziom 10 zł, to bardzo często rozmienia kolejne poziomy w dość ekspresowym tempie. Taką granicą moim zdaniem to jest 5 zł, poniżej której nie powinniśmy schodzić, ale to już kwestia, każdy indywidualnie sobie ten przedział wybierze. Ale zgodzimy się chyba, że inaczej zachowują się akcje w przedziale 0,1, 70 groszy, 40 groszy, inaczej zachowują się akcje w przedziale 2-5 zł. Tu mamy przykład chociażby HW, który sobie tam chodzi 3,10, 3,24, prawda? Te ruchy są solidniejsze. Inaczej już chodzą akcje powyżej 5 zł, to już jest zbliżanie się do tej bariery 10, a powyżej 10 łączymy stabilność ze zmiennością. Możemy też sobie ustawić stop lossa, że kiedy akcje schodzą poniżej 10, przestają nas interesować. Także, kiedy zrobimy sobie taki podział tych akcji w określonych przedziałach, to możemy na przykład zauważyć, że w tym przedziale określone spółki też mają swoje zachowanie. Na przykład, kiedy dana spółka spada poniżej 30 zł, to daje z reguły zejście o 20% do 24%. To jest jej wsparcie. Mija 30, to idzie na 24-25%. Niektóre z nich, spadek poniżej 30, mogą kwitować zejściem do 15%. I to też trzeba sobie sprawdzić, bo jeżeli Lotos spadnie poniżej 30 zł, no to wiemy, że
raczej 15 poza jednym wydarzeniem nie należy oczekiwać, prawda? To będzie gdzieś poziom 24-26, na którym on się zatrzyma, kiedy przebija 30. A znowu inna spółka, bardziej szybka, może spowodować zejście do 15 zł. Sam musisz przebadać poszczególne rodzaje akcji pod tym kątem, ale na pewno jest to praca warta wykonania. I znowu, jeżeli nie koncentrujemy się na wszystkich spółkach, które są na giełdzie, tylko wyspecjalizujemy się w pewnej ilości tych spółek, za chwilę powiem, jaka to powinna być ilość, będzie nam na rynku zdecydowanie łatwiej. Oczywiście musimy wykonać ekstra pracę. I faktycznie, jeszcze raz powtórzę, że inwestorzy wolą spółki tanie nominalnie niż drogie. Ulubiony poziom to nawet jest poniżej 10 zł i faktycznie są tacy, którzy lubują się w spółkach, które kosztują 2-3 zł, natomiast moim zdaniem jest to już bardzo ryzykowne, bo spółka, która kosztuje 2-3 zł, no to już ma problemy jakieś tam fundamentalne i oczywiście znajdziemy spółki, które są we wspaniałej kondycji i kosztują 2 zł, ale to jest ten poziom, który nie budzi prestiżu. Można też sprawdzić, czy pożegnanie 10 zł nie oznaczało czegoś złego na wielu spółkach, czy przekroczenie 10 zł w górę nie powoduje, że na długi czas mijamy ten poziom. Taką cyfrą jest 100. Jak spółka wychodzi powyżej 100 i kosztuje 101, to należy ją kupić, bo z reguły będzie notowana na wyższych poziomach. Przykład chociażby CCC, który po pokonaniu 100 zbliżył się do ceny 140, tudzież między innymi pisał o tym jako o jednej ze swoich strategii Jesse Livermore w swojej książce Wspomnienia gracza giełdowego. Czy można na tym zbudować zyskowną strategię? Jako element pomocniczy tak. Czy jest to strategia, która pozwoli z tego żyć? Na przykład przekraczanie 100 zł i wejście ze stop lossem 8% i zakładanie, że ta spółka jeszcze podejdzie w okolice 110, no zysk do ryzyka jest 1:1, ilość transakcji udanych musiałaby przekroczyć nieudane, ale można tutaj na tym polu, myślę, coś podziałać. Jedno też jest pewne, że w trendzie wzrostowym, czyli tu znowu przechodzimy do analizy indeksu, akcje tanie będą rosły szybciej niż drogie. I to zostało udowodnione na milion sposobów. Łącznie z teorią rynków efektywną, półmocną, zdaje się. Tutaj w zasadzie to, że w trendzie wzrostowym małe spółki będą rosły szybciej niż duże, jest dość mocno udowodnione. Teraz, tworząc swoją listę spółek do zagrania, uważam, że maksymalnie 100 spółek do obserwacji. Nawet jeżeli mamy 7000 spółek handlowanych na giełdzie amerykańskiej, to myślę, że nasza lista powinna ograniczyć się do maksymalnie 100 papierów, których zachowań będziemy się uczyć. No, jeżeli byśmy wzięli sobie ten przedział 10-40 zł, to myślę, że nie będzie problemu, żeby ta lista była nawet mniejsza, no bo selekcja obejmuje jeszcze dwa etapy. Pierwszy to oczywiście znany wszystkim, no to dzienny obrót. Musimy mieć płynność, to jest absolutnie zrozumiałe. Druga selekcja, wybrać spółki handlowane w określonym przedziale cenowym ze względu na to, co mówiłem poprzednio, czyli przedział na przykład 10-40, ale możesz ustalić sobie swój przedział 5-10 zł. Jesteś graczem spekulacyjnym i chcesz spółki z przedziału 5-10. To zaoszczędza dużo czasu, no bo w tym momencie i daje komfort handlowania. Można odnaleźć swój styl. Handluję tylko w tym przedziale, te spółki powinny zachowywać się w taki, a nie inny sposób i zdecydowanie lepiej się je czuję, a już nie tracę swojego czasu na oglądanie spółek, które kosztują po 200, po 300, po 400 zł. A ktoś może powiedzieć, że ja tylko handluję takimi. A ktoś powie, że w ogóle to mu się nie podoba, bo i będzie handlował na wszystkim. To jest tylko pewien pomysł, który tutaj przedstawiam. Pamiętaj także, że jeśli wybierzesz 100 spółek do obserwacji, to wśród nich na pewno 25 będzie takich, które dadzą zarobić znakomicie. Czyli to nie jest tak, że wybierzemy 100 spółek i żadna z nich nie pójdzie. Na pewno w tej paczce, którą wybierzesz na swoją listę obserwacyjną, 25 to będą spółki bardzo, bardzo dobre, które dadzą fantastycznie zarobić. I trzeci warunek, to o czym już mówiłem, to jest zmienność historyczna. No bo jeżeli po co ci akcje, które mają 2% swingi i stoją w miejscu? Otwierając pozycję, musisz zakładać przynajmniej 15% zysku. Inaczej to nie ma sensu. No to jeżeli 2 lata czekać na 15%, to jest bezsens. Dlatego muszą to być akcje, które
mają udokumentowaną zmienność i pokazują ci, że potrafią się odpowiednio poruszać. I podświadomie każdy inwestor czuje, które spółki są zmienne, a które nie. Czwarta rzecz do selekcji, no to siła relatywna. O niej już powiedziano milion razy, ja tylko wspomnę, jak indeks rośnie 10%, to nasze akcje powinny wzrosnąć 25%. To oczywiście na tyle znany parametr, że nie wymaga omówienia. Zresztą oczywiście on jest najmniej istotny z tych wszystkich, dlatego że akcje były silne. O tym, że były silne, wiemy bez patrzenia na wskaźnik relatywny. Oczywiście wtedy, jak mamy test wykresów, to pamiętamy po prostu te wykresy. Przy kilku tysiącach akcji faktycznie wskaźnik siły relatywnej ładnie nam je odfiltruje, więc to nie jest tak, że ja mówię najmniej istotne, ale w tym sensie, że jak przeglądamy 100 wykresów raz w tygodniu, to nie musimy mieć wskaźnika siły relatywnej, bo nasze oko widzi, że akcje są zmienne. A jak mamy 7 tysięcy spółek, no to musimy coś włączyć, żeby odfiltrować. No i kolejna rzecz do selekcji, to już wychodzi poza analizę techniczną, czyli analiza fundamentalna. Po prostu pewnych spółek nie bierzemy. No myślę, że gdyby teraz się okazało, byśmy tutaj sobie obejrzeli na przykład Petrolin Invest i bym Państwu powiedział, że z punktu widzenia analizy technicznej minimalny zasięg ruchu to jest 1500 zł, no to byście się po prostu opluli monitor tak ze śmiechu i byście raczej tego nie zajarzyli. Nawet gdybym powiedział, że jest potencjał na przykład na IDM-ie 20% do zarobienia, no to podobna reakcja, prawda? Ale gdyby faktycznie pojawiłaby się to spółka inna, to w tym momencie uszy już, prawda, nastrożone i każdy odpala wykres i patrzy, a może coś w tym jest, prawda? To są nasze podświadome reakcje, które szanujmy, bo to jest nasze doświadczenie, które na tym rynku mamy. I kolejna rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest też takie moje przemyślenie. Mianowicie jest taka strategia, to znaczy ja to znalazłem gdzieś w jakimś wywiadzie, ale mam na ten temat przemyślenie, bo tu chodzi o to przemyślenie, którym chcę się z Państwem podzielić, ale żeby powiedzieć, jakie to przemyślenie, to muszę powiedzieć, jaki jest rdzeń tego przemyślenia. Mianowicie jeden ze znanych inwestorów z Wall Street powiedział, że nigdy nie udało mu się kupić akcji w okolicach mniej niż 10% od dołka oraz sprzedać ich bliżej niż 10% od szczytu. Czyli ogólnie, dopóki spółka nie odbije więcej niż 10% od dna, to nie możemy jej dotykać, dopiero wtedy mamy zgodę na zakupy. I nie szukamy szczytu, czyli pozbywamy się waloru dopiero wtedy, kiedy spadnie więcej niż 10% od szczytu. I ja sobie skojarzyłem, po pierwsze faktycznie to jest bardzo fajne, bo nie szukamy dna, nie szukamy szczytu. Ja sobie skojarzyłem tak zwane wyśmiewane przez wszystkich dziadki przynoszące pieniądze do funduszy, do biur maklerskich. I oni zawsze się wszyscy śmieją. O, dziadki, fundusze, prawda, i tak dalej. A ja przez lata widziałem, że te dziadki, oni zawsze zarabiają. I przecież w 2003 roku oni weszli gdzieś tam, niektórzy w 2004. Natomiast styl, w jakim wychodzili w 2008, polegał na tym, że oni wychodzili z rynku wtedy, jak spadło poniżej 3500. Wtedy pojawił się taki komunikat, i wszędzie zresztą, że nastąpił odpływ z funduszy, bardzo duży. Wtedy wszyscy zawodowcy, maklerzy, zarządzający, jest dołek. Zresztą znany fundusz, który przecież kupował wtedy, a potem pisał listy przepraszające do inwestorów. Bo głupie dziadki pozamykały swoje pozycje, wycofały pieniądze z funduszu, przeszły na obligacje, to jest okazja do kupna. Dziadki wyszły po 3500, a kupowały w 2009 roku, kiedy indeks podniósł się powyżej 10% z dna. To nie jest tak, że wchodzą mechanicznie na każde podniesienie, bo też śledzą, co się dzieje. Mają dużo czasu. Czytają gazety, oglądają telewizję, są na internecie, chodzą na Uniwersytet Trzeciego Wieku, są doskonale zorientowani we wszystkim, ale nigdy nie przynoszą pieniędzy szukając dołka, tylko zawsze czekają na moment, kiedy robi się zielono, a nawet wręcz zobaczą, że ktoś inny już kupuje i te pieniądze napływają. I tutaj chciałem się podzielić właśnie
z tą taką dygresją, bo ona jest prosta i logiczna i akurat te w cudzysłowie dziadki, z których się wszyscy śmieją, to jest to najlepiej radząca sobie grupa na polskim rynku, bo oni zawsze biorą udział w długich trendach i nigdy nie mają pozycji, kiedy jest bessa. Oczywiście znajdziemy przypadki sąsiadów, którzy zostali i tak dalej, i tak dalej. Ale z obserwacji właśnie wynika to, co powiedziałem przed chwilą. Webinar troszkę w innym stylu. Chciałem się z Państwem podzielić takimi przemyśleniami okołorynkowymi. Natomiast jeśli chodzi o selekcję spółek, to proszę się zastanowić, w jakie ja spółki chciałbym grać, jakie lubię i nowość, bo część rzeczy, o których powiedziałem, to są ogólnie rzeczy znane, prawda? Siła relatywna, fundamenty, zachowania poszczególnych akcji, ale selekcja ze względu na cenę. I tutaj pod rozważenie chciałem podać taki temat. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem.